Cześć Wam, drodzy widzowie, dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, ciepło. No i przywitajmy razem wszyscy Artura Wójtowica. Cześć Arturze. Witam serdecznie. Kurczę, stałeś się już ikoną na tym kanale. Powiem Ci, że mam też takie e-maile z podziękowaniami. Zigi, fajnie, że wyczaiłeś Artura, fajne rozmowy prowadzicie, z czego się bardzo cieszę. Aczkolwiek też no, wtykamy kij w mrowisko i zmuszamy do myślenia i do przewartościowania swoich przekonań i jakby przemyśleń. No i za to Ci bardzo dziękuję i pewnie dzisiaj też będziesz mówił o ciekawych rzeczach z tej serii Zapomniane karty z historii Kościoła, Arturze. Dzisiaj też ciekawe postacie będą, bo dwie postacie będą związane typowo z Polską, o czym sobie porozmawiamy, a o jednym z dosyć ciekawych mistrzów dyplomacji, albo bym powiedział o szarej eminencji ogólnie, która bardzo fajnie przeszła do historii, która de facto rządziła Francją. Pozwól, że zacznę od takiej opowieści, luźnej opowieści. Okej, wsłuchuję się. Spróbuj sobie wyobrazić, albo spróbujmy sobie wyobrazić taki renesansowy kościół, który skupia w swoim wnętrzu taką bardzo dużą rzeszę różnych dostojników kościelnych, elitarnych, ale też i ze świata cywilnego, czy duchowieństwo, czy cywile. No ten tłum jest bardzo taki podniecony ogólnie, dlatego że nastąpić ma jakieś takie niezwykłe, niesamowite wydarzenie. Oczywiście tam też znajduje się pospólstwo, które przede wszystkim szuka typowo sensacji, prawda, ale też znajdują się dostojnicy kościelni, na których w ogóle twarzach bardzo często rysowała się wówczas pogarda, bym powiedział. No i po rozpoczęciu tej tajemniczej ceremonii możemy spostrzec, że przed ołtarzem stoi człowiek z taką charakterystyczną, szpiczastą bródką, prawda? Na którego skronie zostaje nałożony kapelusz kardynalski. I on staje się kardynałem, zatem świat ma nowego kardynała. Jest nim Armand Jean Duplessis de Richelieu. Richelieu najbardziej znany chyba jest z Trzech Muszkieterów, prawda? Tak. Cała imię i nazwisko to było właśnie Armand Jean Duplessis de Richelieu. No i w roku czyli zacznijmy w ogóle od czegoś takiego, że była to postać, która chyba praktycznie jako pierwsza w historii kazała nazywać się księciem kościoła. Dzisiaj bardzo często mówi się, że kardynałowie to są książęta kościoła, tak. Ale skąd się wzięła ta nazwa? No właśnie po raz pierwszy nazwał się księciem kościoła Richelieu. Prawda? On w sumie tak kazał się nazywać i przeszedł do historii Kościoła bardziej jako polityk niż jako duchowny. Co więcej, że było ciekawie, w ogóle zabroniono zrobienie jego pogrzebu kościelnego. To do tego jeszcze dojdziemy. On nie miał pogrzebu kościelnego. Jako kardynał został ogólnie, nazwijmy to, potępiony. No ale w 1614 roku ten kardynał, którego po dziś dzień uważa się za taką twórcę francuskiej potęgi, był deputowany do Stanów Generalnych, natomiast w 1616-17 roku piastował urząd sekretarza stanu do spraw zagranicznych i wojny, no i kardynałem został w roku 1622, natomiast dwa lata później król Francji Ludwik XIII, a może raczej jego regentka, czyli Maria Medici, mianowała go pierwszym ministrem i de facto faktycznym rządcą Francji. No i tutaj też chciałbym ogólnie nadmienić, że w ogóle Richelieu otrzymał biskupstwo w Lucon po bracie w roku 1608. No i żeby było ciekawie, jego brat w ogóle zrzekł się godności kardynalskiej, wstępując do jednego z klasztorów kartuzów. On był kardynałem, ale zrzekł Czyli się... Czyli jego brat był kardynałem wcześniej. Był, ale zrzekł się. Podobnie jak nasz król Jan Kazimierz również był kardynałem, ale żeby zostać królem Polski, zrzekł się kapelusza kardynalskiego. A no wiemy, jaka była przyczyna tego, że on się zrzekł? Też miał zostać jakimś świeckim? Ale brat? Brat. Nie, no brat wstąpił do klasztoru kartuzów. A, rozumiem. I nie mógł być kardynałem. No, skoro to był klasztor zamknięty, więc no, on nie mógł być jednocześnie jednym i drugim. No ale w porządku, więc ten kapelusz kardynalski Richelieu otrzymał od papieża Grzegorza XV w sumie
tak na marginesie, troszeczkę pod naciskiem króla Francji. Natomiast następca Grzegorza XV, papież Urban VIII, doskonale wiedział, co tam się kroi i nie za bardzo chciał mianować Richelieu legatem papieskim. No oczywiście nasz purpurat nie mógł się z tym de facto jakoś pogodzić, więc zagroził papieżowi, że jeżeli nie zrobi go legatem papieskim, to on zerwie konkordat, czyli Francja zerwie konkordat z Watykanem. To miało miejsce w 1516 roku. Jako przyczynę podał, że ten konkordat zostanie zerwany, bo podobno jest sprzeczny z prawem francuskim. Historia w ogóle nazwała kardynała Richelieu szarą eminencją Francji. No a jaki on był tak naprawdę? Prawda była taka, że dążąc do rządów absolutystycznych, on łamał prawo w każdym praktycznie momencie. Wchodził w konflikty z większą częścią francuskich biskupów, natomiast jako mecenas sztuki popierał teatr, literaturę, założył też zresztą Akademię Francuską. No później tak na marginesie przekazał to niejakiemu Mazariniemu, też znanemu z historii. Natomiast jako minister do spraw wojny rozbudował francuską flotę, no i być może właśnie dlatego też w czasie II wojny światowej jeden z największych okrętów liniowych, który pływał pod francuską banderą, nazywał się Richelieu. Richelieu, tak. Richelieu, to też jest akurat znany. No, oczywiście nam najbardziej znany jest kardynał Richelieu z powieści Aleksandra Dima, Trzech Muszkieterów, prawda? Czy to były powieści wymyślone, przepraszam, czy to były postaci wymyślone, czy też one były rzeczywiste? No jedynie kardynał Richelieu był prawdziwy, okay. Prawda? Natomiast D'Artagnan, czy jako Gaskończyk, prawda? Czy Athos, Porthos i Aramis, oczywiście, no to były postacie fikcyjne. No ale tam najczęściej w tej powieści są wymieniani ci gwardziści kardynała Richelieu, którzy tak na marginesie, to jest taka sama sytuacja jak z niektórymi mafiozami w Kolumbii, którzy mają armię większą niż prezydent Kolumbii, no nie? Tak samo tutaj była sytuacja z Richelieu, bardzo podobna. W ogóle ciekawy jest taki też fakt, że gwardia kardynała Richelieu była przygotowywana do przejęcia władzy w kraju, gdyby nastąpiły jakiekolwiek próby pozbawienia go władzy przez króla Ludwika XIII. No i szczerze mówiąc nie kto inny, tylko właśnie nasz książę kościoła zaangażował Francję w wojnę 13-letnią z cesarzem Ferdynandem II, bo wtedy Francja prowadziła z Habsburgami no, oczywiście wojnę. To jest bardzo ciekawa rzecz. Wiesz, taka przyszła mi taka myśl do głowy, że jakby każde czasy i każdy kraj ma swojego Kaczyńskiego. Tak, każdy. Ludzie się nie zmieniają, Zygi. Jeżeli na przykład powiesz, to tylko technika się zmienia i możliwości, które daje się ludziom, się jakoś zmieniają, ale ludzie ogólnie się nie zmieniają. No, i tak samo, jeżeli bym w cudzysłowie powiedział, grzechy i grzeszki ludzi są takie same. No, co my mówimy, że tu jest jakaś prostytucja? No, w Koryncie na przykład też były prostytutki. No a co miał tam, nie wiem, 500 lat temu Jasiek z Maryśką robić? No poszli do stodoły i to samo robili, nie? Także prawda jest ogólnie taka, że czasy się ogólnie, szczerze powiem, nie zmieniają. Ale szukałem takich cytatów, żeby jakoś najbardziej pokazały tą postać kardynała. No okay. I między była taka też bardzo sytuacja, że na przykład on kiedyś powiedział takie słowa dosyć ciekawe, że jeżeli dasz mi 6 linijek napisanych przez najbardziej uczciwego człowieka, ja i tak znajdę w nich przyczynę, żeby go powiesić, prawda? To są bardzo znane słowa. Richelieu w ogóle doskonale zdawał sobie tak na marginesie sprawę z tego, że dzięki rzezi hugenotów, ponieważ to on rozpętał rzeź hugenotów we Francji, zyskał sobie tą przychylność papieża Urbana VIII, o którą szczerze mówiąc bardzo zabiegał, no i bardzo mu zależało na tym, żeby mieć ten tytuł legata papieskiego, tak więc najpierw on tych hugenotów pozbawił wszystkich przywilejów politycznych, wojskowych, no a gdy to już w ogóle go nie usatysfakcjonowało, to zaczął z hugenotami prowadzić tą otwartą walkę, prawda? Po zdobyciu przez katolików tej właśnie hugenotskiej twierdzi La Roche w 1628 roku, no to
żeby było ciekawiej, papież Urban VIII nakazał właśnie kościołowi odśpiewać takie uroczyste Tedeum z tej to okazji, że wygrano nad hugenotami. Żeby było ciekawiej, bardzo fajny jest taki obraz, nie pamiętam, kto go namalował, ale on właśnie wtedy kardynał, to był przykład kardynała w zbroi rycerskiej, który osobiście dowodził oblężeniu La Rochelle i to miasto poddało się dopiero po 15 miesiącach. No, oczywiście ten tytuł tego legata papieskiego był coraz bliżej, no ale ten papież Urban jakoś pozostawał nieugięty i nie za bardzo chciał mu dać ten tytuł, więc... Powiedzmy sobie szczerze, że tak, jakoś trzeba sobie w życiu radzić, w związku z tym Richelieu wystąpił do papieża z taką prośbą, że może skoro nie może być już tym legatem papieskim, to on by przekształcił kościół katolicki w prawosławny i tak chciał zrobić taki na wzór kościoła prawosławnego wschodni patriarchat francuski, który byłby oczywiście niezależny od Rzymu, czyli on byłby tak jakby de facto pod jego wodzą naturalnie. Tak byłby namiestnikiem powiedział. Swojego kościoła. Tak, tak. No, czyli krótko mówiąc, Francji groziła taka malutka schizma. Powiedzmy sobie szczerze, oczywiście papież się na to nie zgodził. No i tak naprawdę w sposób definitywny papież wypowiedział się co do kardynała Richelieu dopiero po jego śmierci, co do tej oferty tego podziału, ponieważ papież oficjalnym dokumentem zabronił odprawienia zwyczajowego nabożeństwa pogrzebowego za kardynała. Tak więc kardynał Richelieu w ogóle nie miał pogrzebu kościelnego. To jest bardzo ciekawa postać w historii Kościoła, ale i w ogóle w historii Francji, bo kardynał, który tak naprawdę był nazywany szarą eminencją Francji, który miał bardzo znane powiedzenie, że od przyjaciół Boże strzeż, z wrogami sobie poradzę. Prawda? No, coś z tego jest, bo czasami ktoś mądry powiedział coś takiego, że jeśli chcesz poznać ludzi, to po prostu przyglądaj się uważnie tym ludziom, którzy nie cieszą się z twoich sukcesów. Coś w tym jest. Coś w tym jest. A powiedz mi, czy on dziś, z perspektywy już czasu, we Francji ma swoich zwolenników? To znaczy, wiesz, każdy Kaczyński czasów będzie miał swoich zwolenników, tak? Zawsze. No wiesz, nawet Hitler w Niemczech ma jakichś swoich zwolenników. Co by nie mówić, to my możemy mówić, jaki on był jako człowiek, ale dużo dla Francji jako polityk zrobił, bo przecież tak samo w kwestii sztuki, kultury, czy w kwestii rozbudowania sił, wojny i tak absolutnie, dalej. Absolutnie, tak. No to pod tym względem na pewno on dużo zrobił. To też my dzisiaj możemy, wiesz, Zygi, powiem ci szczerze, przeklinać Chruszczowa, że kiedyś tam spędził połowę Moskwy, żeby budowali przykładowo metro, tak? No ale dziś będziemy jeździć i mówić, jakie piękne to metro, tak? Zgadza się, zgadza się. Wiesz, moje porównanie do pana Kaczyńskiego było o tyle uprawnione, że ja myślę o tym, że zawsze mamy takich ludzi, którzy rządzą, czy też mają stery rządu z tyłu, z tylnego siedzenia. W tym sensie, tak, prawda? Tak. Ja też znam wiele osób, na przykład w niektórych kuriach biskupich, powiem ci uczciwie, gdzie niektórzy biskupi są tacy dla poklasku, tylko powiedzmy sobie, natomiast de facto kompletnie ktoś inny tam rządzi. I ja znam na przykład jedną czy drugą osobę, która nawet doktoratu nie ma, tylko ma na przykład magistra licencjonowanego z prawa kanonicznego i jest naprawdę kapitalnym doradcą. A nie ma doktoratu dlaczego? Bo nie ma ochoty i nie ma czasu na takie zabawy. Nie ma parcia na to. Po prostu, nie? To jest pierwsza postać, którą chciałem dzisiaj omówić. Drugie zdarzenie, o którym chciałem powiedzieć, to właśnie z historii Polski. No to ciekawe. Czyli dwaj bracia, dwaj królowie, a jedna żona, prawda? Jedna i ta sama żona. Ciekawe, prawda? Czy się domyślam. Oczywiście na tą wspaniałą kobietę mawiano w historii Polski, w kronikach, obskurny babsztyl, bo tak ją nazywano. Polską królową, królową żonę dwojga królów polskich. Nazywano ją obskurny babsztyl i tak między innymi nazywała ją szlachta polska i mówiła o Ludwice Marii Konzadze, czyli księżniczce mantuańskiej, która była córką księcia Karola Gonzagi i Katarzyny de Guise, księżny Mani. Tak naprawdę najprawdopodobniej nie przypadła ona do gustu szlachcie polskiej, tak jak przypadła
Marysieńka Jana III Sobieskiego. Powstaje pytanie, dlaczego? No być może dlatego, że szlachta polska ogólnie, i to jest fakt, szlachta polska wolała słabych władców, no nie? Dlatego, że wtedy mogła rządzić. To jest też tak, to był zawsze konflikt interesów. Które ja często mówię, że im papież słabszy, tym kuria mocniejsza, nie? To też jakoś tak to jest. No i drugie powiedzenie, które często używam, to papież umarł, lud płacze, kardynałowie się cieszą, prawda? To jest też historyczne, prawda? No, szlachta, w ogóle Polska wolała słabych władców, którzy nie przeszkadzali jej praktycznie w tych interesach, no a co dopiero taka kobieta, która rządziła tak potężnym krajem, jakim wówczas była Polska. Co więcej, ta kobieta dawała sobie radę z polską szlachtą, no i tego już było za wiele panom braciom, tak to nazwijmy, panowie bracia, no nie? To mi się właśnie kojarzy z tych powiedzonek różnych szlacheckich. I po śmierci Cecylii Renaty, która była żoną króla polskiego Władysława IV, nastąpiła zmiana właśnie w życiu Marii Gonzagi. Wskutek tych zabiegów kardynała Mazariniego, o którym już wcześniej mówiłem, troszeczkę przy Richelieu akurat, to tak naprawdę wciśnięto ją Władysławowi IV. Po co? Ano po to, żeby odciągnąć Polskę i króla polskiego od Habsburgów. Ponieważ na marginesie Francja miała na pięku już za czasów Richelieu, o czym mówiłem, że była ta wojna francusko-habsburska, no to trzeba było wcisnąć jakąś żonę królowi polskiemu. Jak nie ona by poszła, to by była habsburżanka przykładowo. Więc tak to jakoś albo to deszcz, albo rynna. Oczywiście. I teraz co ciekawe jest jeszcze, Zygi, to małżeństwo zostało tak zawarte, jak jedno z małżeństw Henryka VIII. Ano w ten sposób, że ogólnie ono zostało zawarte per procura, czyli król polski w ogóle raczej nie widział, nie? Nie widział, miałem pojęcia. Ale tak na marginesie ten ślub był w ogóle, ślub był per procura. Rozumiem. 5 listopada 1645 roku w Wersalu się odbył, żeby było ciekawie, bo króla polskiego tam nie było, a ślub był, nie? Więc żeby było ciekawie, no później Maria udała się oczywiście w tą drogę do Polski, no i to spotkanie małżonków dopiero nastąpiło 10 marca następnego roku. Szczerze mówiąc, ona nie za bardzo się podobała królowi polskiemu, Władysławowi IV. No i to pożycie małżeńskie nie za bardzo się też tak naprawdę układało, no ale interes po prostu był jak interes, prawda? Ludwika Maria Gonzaga przybyła do Polski w roku 1646 i tam oczywiście, nazwiemy sobie, była panną młodą, jak na ówczesne lata to bardzo starą panną młodą, bo ta panna młoda miała wówczas 35 lat, natomiast pan młody, czyli król polski Władysław IV, nie był zbytnim młodzieniaszkiem, ponieważ w dniu ślubu miał 51 lat ogólnie. Była ona wykształcona, była inteligentna na pewno i szczerze mówiąc to było dosyć ciekawe. Ciekawe było to, że bardzo dużo rycin różnych i obrazów pojawiło się dotyczących właśnie Ludwiki Marii Gonzagi. To jest też dosyć ciekawe. Dużo wprowadziła ona do Polski, jeżeli chodzi o modę, o literaturę, o sztukę, zwłaszcza z tego dworu Ludwika XIII. To jest niepodważalne, że ona przyczyniła się w jakimś stopniu do rozwoju Polski, jeśli chodzi o tą kulturę francuską, która oczywiście została zaszczepiona przez króla Władysława IV. Wprowadziła troszeczkę takie śmielsze obyczaje, no a pod jej wpływem Polki z dworu królowej nabrały takiej kokieterii. No nie zapominajmy też o tym, że to właśnie Polacy uczyli Francuzów posługiwania się nożem i widelcem. To też pamiętajmy o tym, że tak to było. Ona była bardzo wykształconą kobietą, miała szerokie zainteresowania, nie szczędziła pieniędzy na naukę, na różne... Pokazałem jej wizerunek. Właśnie. No faktycznie, właśnie no trochę bałem się, powiem. Szczerze powiem, to Rzeczpospolita Polska nie miała tak ambitnej i tak energicznej królowej, a jednocześnie tak bardzo znienawidzonej królowej przez szlachtę polską, jaką była właśnie
Ludwika Maria Gonzaga. Zyskiwała co więcej ona też duży wpływ na brata króla, a bratem króla był Jan Kazimierz, prawda? Mhm. I dążyła, szczerze mówiąc, do takiej reformy państwa polskiego. Troszkę to tak było dziwne, bo w jej interesie było, pomimo że była królową Polski i żoną króla polskiego, żeby na tron Polski wnieść jakiegoś króla Francji. No oczywiście też, żeby było, była bardzo dobrą manipulantką, potrafiła bardzo dobrze i Janem Kazimierzem manipulować i jednocześnie potrafiła manipulować też, szczerze powiem, Władysławem IV. W ogóle tak na marginesie, śmierć Władysława IV była w takim niefortunnym troszeczkę momencie, ponieważ w czasie powstania Chmielnickiego Władysław IV umarł. No nie? To też jest rzecz bardzo, bardzo taki istotna. Przełomowy moment, tak. Taki przełomowy moment, bo powstanie Chmielnickiego było w 1648 roku. Więc to już to jest bardzo ciekawe. Co więcej, w momencie, kiedy Władysław IV umiera, no to ponieważ ona miała dosyć dobre układy z Janem Kazimierzem, jego bratem, nic dziwnego, że on wziął ją za żonę, jako wdowę, prawda? Żeby po prostu interes się nie rozchodził, który już został majątek, żeby gdzieś tam nie dzielić, nie ten, wszystko zostanie w rodzinie. W związku z tym właśnie Jan Kazimierz zawarł związek małżeński z Ludwiką Marią Gonzagą 30 maja 1649 roku. No i co? No i chodzi o to, że od razu, szczerze mówiąc, była sytuacja, że nawet po ślubie ona miała bardzo duży wpływ na Jana Kazimierza, tak samo jak i na brata zmarłego, czyli na Władysława IV, ale też wielokrotnie wspierała Jana Kazimierza, co też dostrzegali współcześni historycy i oni po prostu twierdzili, że ona rządziła Polską troszeczkę właśnie tak jak szara eminencja, nie? Ona za plecami Jana Kazimierza podejmowała wiele rzeczy, natomiast Jan Kazimierz bardzo często jakoś jej ulegał, nie miała skrupułów, żeby robić wszystko, a żeby po prostu na dobrą sprawę dojść do tego celu, który osiągnęła. Dla Polski zrobiła wiele rzeczy, pościągała wiele zakonów, na przykład zakonów męskich, żeńskich do Polski. Zerknę coś, bo tutaj akurat brałem, przeglądałem, żeby zrobić w sumie jakieś ciekawostki z jej życia, prawda? Co ciekawe, ciekawe jest to, że ona w ogóle otaczała się praktycznie francuskim dworem. Dworem. Była taką, można by powiedzieć... Ale Arturze, pytanie, czy próbuję sobie to wyobrazić, czy ona mieszkała wtedy na dworze polskim? Tak, tak. Ona już mieszkała na dworze polskim i bardzo dobrą postacią była, która między innymi, żeby pogodzić tą szlachtę, to bawiła się w swatanie. Ściągała tak naprawdę różne francuski i swatała je z różnymi szlachcicami. Takim przykładem może być Krzysztof Pac, który był chorążym litewskim i dzięki małżeństwu ze swoją właśnie taką francuską małżonką Klarą. Czy to był ten, który wart Pac Pałaca? Pac wart Pałaca, właśnie. Pac wart Pałaca. Także w ten sposób próbowała jakoś gdzieś tam mieć wpływ również na szlachtę polską, bo wszystkie te cechy władczyni, szczerze mówiąc, bardzo dobrze, tak można by powiedzieć, że się uwypukliły podczas szwedzkiego najazdu, czyli podczas potopu, bo upór, zawziętość i ta determinacja, która była bardzo często łączona z wielką odwagą, to też trzeba powiedzieć, a pamiętajmy o tym, że przecież jak Szwedzi weszli do Polski w 1655 roku, bo potop trwał do 1660, prawda? No to w 1655 to pierwsze dwie armie polskie skapitulowały automatycznie w Bydgoszczy i przeszły na stronę Szwedów, tak? Już nie powiem o Radziwiłłach, którzy sprzedali wtedy Polskę, a to właśnie dzięki temu tak naprawdę jakoś ta Polska się ostała i w sumie Jan Kazimierz nie stracił tej werwy i tej, można by powiedzieć, wiary, bo podczas
potopu szwedzkiego królowa Ludwiga Maria Gonzaga osiągnęła tak naprawdę szczyt popularności. No ale... Ale gdzie? Była... Gdzie? Na dworze polskim, tak, czy we Francji? W Polsce. Mm-hmm. W Polsce, ale ta popularność bardzo szybko jakoś tak, wiecie... Wyparowała. Uleciała, dlatego że za tą popularnością ona przedstawiła, jak chciałaby reformy zrobić. A szlachcie się jakiekolwiek reformy raczej nie podobały, ponieważ pierwsze z tych projektów reform punktem było wzmocnienie władzy królewskiej i oczywiście elekcji vivent rege, czyli elekcja za życia króla, tak? Że można już za życia króla wiedzieć, kto będzie jego następcą, prawda? A nie dopiero potem jakieś rozszarpywania różnej maści, prawda? Szczerze mówiąc, ona miała sporo takich pomysłów na różne reformy. Początkowo wydawało się to, że to się uda w Polsce, ponieważ w ogóle większość senatorów sprzyjała królowej. Większość senatorów sprzyjała królowej, między innymi lubomirscy i masa szlachty. Natomiast później oczywiście zaczęła się taka, bym powiedział, walka na różne paszkwile. No i stwierdzono, że ona jest jedną wielką intrygantką, prawda? Przede wszystkim ją brano, krytykowano za to, że nadmiernie w Polsce próbuje promować Francję, zamiast się zająć Polską ogólnie. To, żeby było ciekawiej, właśnie w kronikach często pisano, królowa niemal co dzień kondeuszów rodzi, czyli cały czas się bawi w te swatania, cały czas wciska tą Francję, prawda? Podczas gdy my jesteśmy szlachtą polską i wcale nie musimy się tego w jakimś tam stopniu wstydzić, prawda? Bardzo często szlachta ją nazywała właśnie taką biblijnie, bezcenną Jezebel, czyli z Apokalipsy, ta Jezebel, albo francuska Magiera, czy też przeklęta Harpia. To przede wszystkim było dosyć ciekawe i właśnie za czasów Ludwiki Marii Gonzagi pojawiło się to stwierdzenie właśnie, które... Później w jednej z pieśni szlacheckiej przewija się: bij Francuzów, bij, wziąwszy dobry kij, wal Francuzów, wal, wbija ich na pal, prawda? To właśnie powiedzonko szlacheckie, które powstało za czasów Ludwigi Marii Gonzagi, prawda? Próbuję znaleźć w tej opowieści wątki kościelne, Arturze. Jaki ona miała wpływ na, kościelne, wątki kościelne, ja powiem, no wątki kościelne dużo sprowadzała, dużo zakonów, powiem ci szczerze, jeśli chodzi do Polski, ale też potrafiła dobrze manipulować. Ona doskonale wiedziała, że przykładowo... Miała wpływ na polski kościół? Na przykład na kardynała Jana Kazimierza, że zrezygnował z kardynalstwa, tak, żeby majątek się po prostu jakoś nie wziął i... Nie rozproszył. Nie rozproszył, tak to powiedzmy sobie szczerze, bo zmarła w ogóle w taki sposób świadczący, bym powiedział, o tym, że do końca miała taką myśl, że wszystkie jej plany będą jakoś zrealizowane. No i jej ostatnie słowa przed śmiercią brzmiały, no a więc trzeba umierać, prawda? Pochowano ją oczywiście na Wawelu. To jest taki... Pewien motyw, który pokazałem troszeczkę z historii, który dotyczy Polski, gdzie mówię, dwóch braci, dwóch królów, a jedna i ta sama żona. Natomiast jeżeli już jesteśmy przy temacie związanym z Ludwiką Marią Gonzagą, Janem Kazimierzem i tym, co powiedziałem, to można by powiedzieć, że Jan Kazimierz ogólnie był takim polskim Henrykiem VIII, tak? Powiem szczerze, Jan Kazimierz chyba był jednym z najbardziej pechowych królów polskich. Jednocześnie w jakim sensie? Dlaczego był pechowym? No słuchaj, no zostaje królem, kiedy masz powstanie Chmielnickiego. No tak, to miał pecha, tak. Następnie masz potop. Ja ci powiem, XVII wiek, masz co 5 lat wojny, jeżeli się dobrze zastanowisz, bo zobacz, 1605 Kirchholm, 1620 Kuszyn, 1610 Kłuszyn, potem masz bodajże 1620 Cecora, 1621 Chocim, potem masz powstanie Chmielnickiego od 1408 do 1409, potem masz od 1555 do 1660 potop szwedzki,
a potem na zakończenie jeszcze masz 1683 i Sobieski pod Wiedniem, tak? Więc de facto ten cały XVII wiek... To nagromadziło się, tak. Nawaliło się i to się wszystko, wiesz, w jakimś stopniu nawarstwiło. Koniec końców Jan Kazimierz zrzekł się też przecież tronu polskiego w tajemnicy, zrzekł się tronu polskiego w tajemnicy przed narodem polskim, ale i też troszeczkę za podpuszczenie tych posłów francuskich, szczerze mówiąc, bo oni mieli też duży wpływ dzięki właśnie tej Ludwice Marii Gonzadze. To jest postać Jana Kazimierza, bym powiedział, została w jakimś stopniu wykreowana przez Sienkiewicza i przez Sienkiewicza troszeczkę była przesadzona, też bym to powiedział. Tak, on starał się zrobić z tego piękną fabułę. Tak, i tak naprawdę wątpliwa była w ogóle chęć bycia królem polskim, bo on nie do końca miał ochotę być królem polskim. On był już kardynałem i grała gitara, a tutaj no tak to jakoś wyszło. Jan Kazimierz Waza był synem Szweda i Austriaczki, o której w ogóle tak na marginesie szlachta polska bardzo często opowiadała dużo dowcipów nawet w obecności króla. Żeby było ciekawiej, Jan Kazimierz w roku 1635 został mianowany austriackim pułkownikiem, a żeby było ciekawiej, również hiszpańskim, w niedługim czasie został mianowany też hiszpańskim wicekrólem i admirałem za jedyne 24 tysiące dukatów. Tak na marginesie, wow, potem tego wszystkiego zrobiło tak naprawdę. Tak naprawdę nie wiadomo, jak daleko by szła ta kariera tego naszego swawolnego Jasia, gdyby w roku 1637 nie został francuskim więźniem stanu. No to były tak naprawdę bardzo ciekawe czasy, bo nie wiem, czy ktoś z was w ogóle wiedział o tym, że niedoszły król polski wcześniejszy był wcześniej wicekrólem Hiszpanii, prawda? To też jest bardzo ciekawe. No Jana Kazimierza we Francji wsadzono do więzienia. Tam były takie troszeczkę może i lepsze, szczerze mówiąc, warunki i nawet, żeby było ciekawiej, on w jakimś tam stopniu starał się zapewnić sobie lepsze warunki. Zapewnił dlaczego? Dlatego, że wydał strażnikom chłopa, który tak na marginesie namawiał go do tego, żeby razem uciekli z tego więzienia, więc on tym strażnikom powiedział, proszę bardzo, to on mnie podpuszcza, żebym ja był nieuczciwy i uciekał z odbywania kary, kiedy ja jestem, prawda, no i dzięki temu zapewnił sobie dosyć ciekawe warunki, więc można by powiedzieć, więzienie więzieniem, a komfort komfortem. Te warunki, w jakich przebywał nasz Jaś, to tak naprawdę znacznie się poprawiły po tym, gdy książę Bogusław Radziwiłł, tak na marginesie znany również z Potopu i z Sienkiewicza, prawda, nazwał kardynała Richelieu w liście w sprawie królewicza przyjacielem domu Radziwiłłów, prawda, więc Bogusław Radziwiłł napisał do kardynała Richelieu, że on jest przyjacielem domu Radziwiłłów, dzięki temu właśnie naszego Jasia z więzienia z Francji wypuszczono. Tak, też nie można powiedzieć, żeby nasz Jan Kazimierz Waza jakoś nudził się w tym więzieniu, bo jego celi pilnował niejaki kapitan Chanterier i pasją tego człowieka było, żeby było ciekawiej, permanentne załamywanie na duchu naszego Jasia, a to sugerował mu na przykład, że brat się nim w ogóle nie interesuje, a to z kolei proponował mu osiedlenie się we Francji. Zmiękczał go. Ożenienie się z jakąś francuską księżniczką, albo podsuwał mu różne inne oferty, także Jan Kazimierz raczej siedząc w tym więzieniu nie za bardzo się nudził, bo miał wiele różnych ciekawych ofert, chociaż szczerze mówiąc starał się on nie ulegać tym jakoś tam pokusom. Koniec końców z tego więzienia w ogóle uwolnił Jana Kazimierza niejaki Krzysztof Gosiewski. No i wtedy życie naszego Jasia po prostu wróciło do normy, dlatego że w roku 1642 był już kandydatem, bym powiedział, do dwóch rąk. Czyli jednocześnie mógł pojąć za żonę szwedzką królewnę Krystynę, ale i również córkę cara, bo pamiętajmy o tym, że Władysław IV, będąc królem Polski, on był jednocześnie carem Moskwy, tak? To jest też ciekawe, szczerze mówiąc, żeby
jakoś w ogóle tym pokusom nie ulegać. Jan Kazimierz pojechał sobie do Loreto i tam wstąpił do jezuitów. Wstąpił do jezuitów, a w roku, jak już wspominałem, 1646 został kardynałem. Otrzymał kapelusz kardynalski. Oczywiście nasz dziecinny Jaś myślał, że ktoś będzie go prosił, by zdecydował się na ślub i być może właśnie tak naprawdę on nie miał ochoty być królem Polski. A jego brat Władysław IV wcale mu tego w sumie nie brał i nie odbierał i wolał, żeby on został w tym zakonie i tam siedział jako kardynał i gitary nie zawracał, to tak naprawdę z tego kardynalskiego wyzwoliła go właśnie, jak już mówiłem, Ludwika Maria Gonzaga, tak? Na czym polegał problem? No problem polegał na tym, dlaczego wyciągnięto w ogóle, dlaczego on zrezygnował i dlaczego Ludwika Maria Gonzaga wyciągnęła go z tego klasztoru i z tego kapelusza kardynalskiego, no bynajmniej nie z miłości. Po prostu było powstanie Chmielnickiego. No tak. Szwedzi dopominali się, ponieważ Zygmunt III Waza, ich ojciec, był królem Polski i Szwecji. Więc Polska miała do Szwecji, do tronu szwedzkiego pretendencję. No i sytuacja była dosyć niebezpieczna, więc trzeba było wybrać kogo, żeby przypadkiem tu Szwedzi nie wpakowali nam się do Polski, wtedy już. No i w jakimś tam stopniu dlatego wybrano Jana Kazimierza. Oczywiście oni wpakowali się tak czy siak, ale troszeczkę to opóźniło. Po śmierci Władysława IV Jan Kazimierz zrzeka się godności kardynalskiej, żeby było ciekawiej, został zwolniony ze ślubów przez papieża Innocentego X. No i droga powrotna do Polski stała otworem. Co mi się kojarzy z Janem Kazimierzem? No te właśnie tytułatury. Nie wiem, czy pamiętasz, jak było w Potopie, sytuacja, jak oni tam przyszli do niego, klękają, bo Jan Kazimierz dostał Tatarów do pomocy. Tak. No nie, i była tak na marginesie od tego, tych Tatarów, bo oni wcześniej należeli do Radziwiła, nie wiadomo było, co z nimi potem zrobić, więc ich osiedlono na jednym na przeciwnym brzegu do mojego rodzinnego Płocka i dlatego ta dzielnica w Płocku nazywa się Radziwie, od Radziwiła. I my jako złośliwi zawsze mówiliśmy, że ci mieszkańcy z Radziwia to są Tatarzy, nie? Okulnie, nie? To tak już było, że Płock się nigdy z Radziwiem nie lubił, ale nie kumplował. W 23 roku Radziwie stało się dzielnicą Płocka ogólnie, nie? Natomiast tam była ta sytuacja właśnie jak z potopu, ja to pamiętam, jak tam przychodzą i przedstawiają Jana Kazimierza i mówią najpotężniejszemu i niezwyciężonemu Janowi Kazimierzowi, królowi polskiemu, litewskiemu, żubskiemu, siewierskiemu i tak dalej, a szwedzkiemu dziedzicznemu potomkowi najpotężniejszym Mehmed Salamet Gerej, wielki pan Ordy Krymskiej, Nochajskiej, Czerkieskiej, Perykockiej i Semenickiej. I dopiero mówi, poseł waszych wielmożności dotarł do nas, no nie? I to całe przedstawianie mi się zawsze kojarzyło z Janem Kazimierzem. Pamiętasz, czy czytałeś w tej chwili? Słucham? Czy z pamięci? Z pamięci. Z pamięci, to ja pamiętam z potopu, wiesz. Najpotężniejszemu i zwyciężonemu Janowi Kazimierzowi, królowi polskiemu, szwedzkiemu, litewskiemu, siewierskiemu, żubskiemu, a potem aż szwedzkiemu dziedzicznemu potomkowi najpotężniejszy Mehmed Salamet Gerej, wielki pan Ordy Krymskiej, Nochajskiej, Czerkieskiej, Perykockiej i Semenickiej. Poseł waszych wielmożności dotarł do nas i tak to było, nie? Ale powiem ci coś takiego, że wydaje mi się, że Jan Kazimierz nie dorósł do tego, żeby być w ogóle królem. To jest pierwsza rzecz. Te jego zabawy, ta zabawa, te wszystkie urzędy, które otrzymywał, to było takie delikatnie, powiedzmy sobie, łechtanie jego ego. No ale został wybrany na króla Polski 20 listopada 1648 roku. Żeby było ciekawiej, on został wybrany na króla Polski po 6 miesiącach, także widać, że raczej szlak spały tam przepiechanki? Po 6 miesiącach od powstania Chmielnickiego, więc szlak jakoś przepychanki były cały czas. Tak, jakoś mi się tam nie spieszyło zbytnio, żeby go obwoływać na króla. Szczerze mówiąc, z czego znany również jest Jan Kazimierz, oprócz tego, że był jednym z bardziej pechowych króli, ze ślubów częstochowskich, prawda? To też jest znana sytuacja, kiedy w sumie nasz, prawda,
Jaś dawał śluby przed obrazem częstochowskim. Ogólnie, co tak naprawdę Polska zawdzięcza temu naszemu szalonemu Jasiowi, zawdzięcza mu na przykład stratę całą lewobrzeżnej Ukrainy. To jest pierwsza rzecz. Może też zawdzięczać ten najazd Karola Gustawa, który zwany jest przez historię potopem szwedzkim. To za specjalnie to jest jakoś tak niezaciekawie, bo jak od 19 stycznia do 9 lutego 1649 roku odbywał się Sejm koronacyjny, na którym Jan Kazimierz pozbawił w ogóle Jeremiego Wiśniowieckiego buławy i tego godności głównego regimentarza, prawda, za co tak na marginesie Jeremi nie mógł się nigdy zgodzić, a tak na marginesie syn Jeremiego później był jednym z najbardziej nieudolnych królów Polski, bo to był Michał Korybut-Wiśniowiecki, prawda? No to właśnie jak to stwierdził, dlaczego, jak to ujął w słowa Jan Kazimierz, kiedy nie dał mu buławy? Powiedział mu bardzo prosto, pomimo tego, że Wiśniowiecki obronił przed kozakami całą Ukrainę. On powiedział, służyłeś Rzeczypospolitej, ale nie nam. Nie chciałeś nas mieć za królów, prawda? No i tak oczywiście buława hetmańska przeszła w inne ręce, ale nie na długo, bo 23 grudnia tego samego roku Jan w ogóle, Kazimierz, został mimo wszystko zmuszony do powierzenia tej buławy hetmańskiej właśnie Jeremiemu Wiśniowieckiemu. Dlaczego? Dlatego, że wszyscy hetmani polscy dostali się do niewoli. I nie było nikogo. Szczerze mówiąc. No i szczerze mówiąc, dowcipny był ten Jaś, prawda? No ale jeszcze lepszy żart to nasz Jaś zrobił 1 kwietnia 1656 roku w Prima Aprilis i to nie był żart, ale to była prawda, bo ten żart przebił swoim komizmem nawet jakieś niedoszłe ingresy. Dlaczego? Dlatego, że właśnie, przepraszam, nie chodziło mi o śluby lwowskie mi chodziło, a nie częstochowskie, o śluby lwowskie. No właśnie ten żart, gdzie przed obrazem Matki Boskiej i szczerze mówiąc na ślubach w Lwowie król Polski uroczyście przyrzekł, że doprowadzi do ulżenia chłopstwu. I to był jeden z większych jego żartów, szczerze mówiąc. Bo tak to jakoś wyglądało. No ale śluby ślubami, a rzeczywistość rzeczywistością, szczerze mówiąc. Niesłowny król, niesłowny kardynał, szczerze mówiąc, nie waza, ale po prostu snopek. Tak o nim mówiono, prawda? Bo symbolem wazów był ten snopek w herbie Polski, wiesz? Tak. Zawsze mówiono niesłowny król, niesłowny kardynał, nie waza, lecz snopek, prawda? Oczywiście Jan Kazimierz był skłonny do różnych takich publicznych gestów i wraz z tą rzeczywistością religijną było tak, że on bardzo często składał różne rozmaite śluby, bardzo często wyrażał skruchę, ale szczerze mówiąc, pomimo faktu, że był człowiekiem dosyć inteligentnym, niewiele potrafił zdziałać. On niewiele potrafił w ogóle się tak naprawdę przebić do tej polskiej szlachty. Nie zmienia to postaci rzeczy, że właśnie jednym z tych miejsc, które ostały się i broniły polskości w czasie potopu, to była właśnie znana obrona Jasnej Góry i ksiądz Kordecki, prawda, który jest też znany i w końcu dochodzimy do roku 1660, kiedy cały kraj, czyli nasza Polska jest po prostu wolna, prawda? Sprawę w ogóle troszeczkę, jaki w ogóle pomysł na życie miał Jan Kazimierz? Jan Kazimierz w ogóle za tymi podpuchami swojej żony, Ludwiki Marii Gonzagi, której już znamy, ona próbowała za wszelką cenę właśnie przepchnąć tę koronację Viventes Rege, tak? Vivente Rege, czyli za swojego życia. I chciała i podpuszczała, żeby następcą, ponieważ nie mieli dzieci, prawda? A to było tylko 3 Wazów, bo był ojciec Zygmunt i 2 synów. Przepraszam, tak, Zygmunt III Waza i potem Władek IV i Jan Kazimierz. No to żeby na następcę przepchnąć po prostu jakiegoś
kogoś z Francji na tron Polski. I takie zakusy ogólnie były, niewiele trzeba dodawać, że dla szlachty polskiej było to dosyć kosmiczne i to też, szczerze mówiąc, doprowadziło w pewnym momencie do rokoszów, różnych rokoszów, prawda, między innymi rokoszu lubomirskiego, gdzie Lubomirski potem został też troszeczkę w więzieniu, przebywał za to, że sprzeciwił się w sumie, że sprzeciwił się tak na marginesie królowi, to jest ciekawa sprawa i za podpuchą Ludwiki Marii Gonzagi i tych posłów francuskich, jak już mówiłem na samym początku, Jan Kazimierz pod naciskiem w ogóle szlachty, która chciała pokrzyżować rozmaite intrygi magnatów i obcych dworów, abdykował. A kto został jego następcą? Właśnie najbardziej praktycznie nieudolny, przyślepawy Michał Korybut Wiśniowiecki, syn Jeremiego. Szczerze mówiąc, Michał Korybut-Wiśniowiecki nie panował zbyt długo, a w ogóle jego wybór był troszeczkę tak jakby podważany przez tą profrancuską pozycję magnacką. No i też ten wybór tak na marginesie podważał z kolei jego następca, czyli Jan III Sobieski, prawda? Szczerze mówiąc, powiem tak, no minęły wieki, a szczerze mówiąc nic się nie zmieniło w tych różnych, jeśli popatrzymy na te wybory, które obecnie są, prawda? No właśnie chciałem nawiązać do współczesności. No. Wiesz, to się nic nie zrobiło. No na przykład. Ale wiesz, mam do ciebie takie pytanie, może będziesz miał taką wiedzę, albo przynajmniej swój osąd. Czy myślisz, że ówczesne pospólstwo, czyli wiesz, mieszczanie, chłopi, biedniejsza szlachta i tak dalej, wiedziała, co się dzieje? Mnie się wydaje, że nie. To była na zasadzie. To tak samo jak w tej chwili. Dzisiaj na przykład była dyskusja o Dworczyku i na przykład Dworczyk w telewizji czy gdzieś powiedział coś takiego, że no jednak byliśmy zbyt naiwni, bo teraz są bardzo duże dyskusje na temat tego, czy mieszkańcy Ukrainy powinni wrócić do siebie, czy nie i tak dalej, czy Europa będzie ich odsyłać, czy nie. No i Dworczyk mówi, no okazaliśmy się troszkę naiwni, oni się okazali troszkę naiwni, jak cały naród wiedział, już w punkcie wyjścia pewne rzeczy mówił. Dokładnie, na starcie. Tak, i rząd PiS-u tak zrobił, że będzie odbudowywał Ukrainę, ale oczywiście Donbas. Oczywiście Donbasu nie będzie odbudowywał, bo Donbas nie będzie już ukraiński. No nie będzie. No i w zamian za to oddał wszystko i sprzedał kompletnie Polskę. No nie? Podczas tych całych incydentów różnej maści. I chciałby się powiedzieć, że historia kołem się toczy. Tak, i najbardziej mi się śmiać chce, jak ja słyszę. Ale wiesz co, ja powiem, historię kołem nam toczą. Coś z tego jest. Mnie najbardziej tylko śmieszy głupota, gdzie nie uczą się na błędach, bo ten Dworczyk siedzi w telewizji i następnie masz sytuację, jak mówi coś takiego, że no można by powiedzieć, że zostaliśmy troszkę przez stronę ukraińską oszukani, no ale trudno się dziwić, ponieważ to jest kraj, który prowadzi wojnę i w związku z powyższym wiele im można wybaczyć. Mają swoje interesy i dalej mówi, nasi przyjaciele Ukraińcy, Zygi, przepraszam cię bardzo, ale jeżeli ktoś mnie oszukuje, to nie jest moim przyjacielem. No, a tu nikt nie uczy się na błędach kompletnie. I nie tak uczymy samo się na błędach. A mamy tych błędów w swojej historii tak dużo, że najwyższy czas, żeby te wnioski wyciągać. Żeby zacząć patrzeć, uczyć się. I wracając do twojego pytania, uważam, że nie, absolutnie. Absolutnie nie ma takiej sytuacji, żeby tamci wiedzieli coś tam, wiesz, więcej. Co się dzieje? Najlepszym przykładem to masz rozmowę przykładowo w Potopie, jak Sienkiewicz to opisywał właśnie, że Zagłobie mówili, że słuchaj, że dostaniemy, jak od Szwedów dostaniemy inflanty, a ten mówi, a na co nam te girlandy, nie? Po prostu. No oni nawet nie kumali w ogóle, co oni dostaną, gdzie dostaną, co to tam będzie, wiesz, nie? Tak, i coś w tym jest w dzisiejszych czasach, coś z tamtych czasów jest w dzisiejszych czasach. Kurczę, Arturze, bardzo, bardzo fajnie opowiadasz, bo wplotłeś dzisiaj, my mamy dzisiaj temat zapomniany karty historii Kościoła, ale zrobiłeś to tak fajnie, że wplotłeś do tego historię Polski, no bo ona jest nierozerwalnie związana z Kościołem.
Można się na nią obruszać, gniewać, ale to niczego nie zmieni. Po prostu jest to powiązane wszystko razem. Dzisiaj mamy tą historię równie zagmatwaną. Ja jestem ciekaw, jak przyszli historycy, czy taki Artur Wójtowicz za 200 lat się pojawi i też będzie próbował rozgryzać dzisiejsze czasy. Gdzieś tam będą, wiesz, może za 200 lat będą patrzeć i będą też nas oceniać przez pryzmat swojej wiedzy, nie? Tak, 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 tak. Arturze, bardzo ci dziękuję za dzisiejszą. Myśmy przed nagraniem z Arturem sobie ustalili, co na następne nagranie i jeśli trzymasz się tego, to Arturze, mogę powiedzieć? Jasne, przerywnik zrobimy następny. Robimy przerywnik i będziemy mówili o kuchni. Dalej o kuchni, tak. O tych kuchni szlacheckiej w sumie. I tych będzie smakowicie? Tak, będzie smakowicie. Fajno. Bardzo ci dziękuję za dzisiaj. Trzymaj się i do następnego spotkania. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. Trzymajcie się. Trzymajcie się. Cześć.